Ósma Liga Mistrzów. Witamy w pierwszym na świecie magazynie poświęconym najciekawszej lidze świata, czyli klasie B. B-klasa, czyli ósma liga, to jak wiadomo, najlepsi zawodnicy. Zaraz wchodzi i rozpierdalam system. Najładniejsze bramki. Nie ma co się podniecać, nie takie bramki puszczałem. Nowoczesne rozwiązania taktyczne. Oraz najlepsi sędziowie. Weź człowieku, zejdź z tego boiska. Sami będziemy lepiej sędziować. Zapraszamy na ekspresowe, kartofliskowe podsumowanie pierwszych B-klasowych kolejek. Imponujące wyniki nowej drużyny w warszawskiej klasie B. Zespół nazywa się Coco Jumbo. Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło. Dopiero co przystąpił do rozgrywek, a już strzelił 3 bramki. Dwie z karnych. Jest, kurwa. Teraz to udowodnią. Jedną po przepięknej, kombinacyjnej akcji, w której zabrakło jedynie kombinacji. Będzie! Jest! Niestety przeciwnicy zdobyli o kilka trafień więcej. W pierwszym spotkaniu Coco Jumbo uległo Kamienkowi 1-17. Coco Jumbo, nie brońcie wyniku taka. Ale w drugim, przeciwko Bugowi Dwa Wyszków, było już tylko 1-12. Ale pierdolno! Niestety, trzeci mecz został przełożony i z pewnością tylko dzięki temu nie sprawdziło się powiedzenie, że do 3 razy sztuka. Zobacz, jak elegancko, prawie wybronił. Wiele drużyn w niższych ligach to tak zwane zespoły rezerw, na przykład Legionowia 2. A co powiedzą Państwo na rezerwy rezerw? W tym roku do rozgrywek warszawskiej klasy B dołączył bowiem zespół Legionowia 3. Pomysł wziął się z tego, że ogólnie był bardzo zdolniana młodzież tutaj jest w Legionowie, odkąd przyszedłem tutaj, tak, pracować. To wcześniej nie tak, było. Znaczy no, chłopaki mieli jakieś tam pewne problemy, troszkę ruszyłem tą drużynę, no i z zarządem razem żeśmy doszli do wniosku, że warto jest im dalej ogrywać, bo są młodzi chłopcy, 9-5, 9-6. No i postanowiliśmy, że damy im tutaj się pogrywać w B-klasie, tak to zawsze piłka juniorska, a seniorska to dwie inne piłki. O kurwa, ładnie zagrał. Pierwsze dwa pojedynki drużyny Legionowi 3 to dwie wygrane i to bez straty gola. 6-0 na wyjeździe i 3-0 u siebie. Oj, musiał być niezły bal. Będę musiał kilka PR-aidów kupić, bo mamy w drużynie taki zwyczaj. Że za czyste konto, strzelone bramki, asysty kupujemy zawodnikom PR-aidy. A jeżeli przegrają, oni kupują mi oczywiście. Co nie browary? Nie. To... Legionowia 3 nie straciła jeszcze żadnej bramki, ale straciła swojego kapitana. W meczu z Hutnikiem 2 Warszawa zawodnik złapał dość nieprzyjemną kontuzję. Zawodnik niefortunnie upadł na rękę, tak, i zastąpiło złamanie w nadgarstku. Czego się śmiejesz? Nadgarstku. Nie ma się śmiać, że złamał rękę, no. No niestety, a szkoda, bo to tak jak mówię, nasz kapitan. Z Legionowa wędrujemy do nieodległego Serocka. To tu miał miejsce jeden z najbardziej spektakularnych transferów w historii klasy B. Grający dotychczas w podsiedleńskim zespole ULKS Gołąbek, Maciej Wikiera zdecydował się na transfer do Sokoła 2 Serock. Lokalne media piały z zachwytu, twierdząc, że to wzmocnienie dekady. Co na to sam zainteresowany? Siedlecki do klasy, do warszawskiej to wzmocnienie? Nie jestem pewien. Transfer zaczął spłacać się już w pierwszym spotkaniu, gdy pan Maciej zdobył gola. Petarda z dystansu niemalże nie rozerwała rąk bramkarzowi Korony Warszawa. Jak on to zrobił? Akcja była zamierzona w samo okienko. Siadło po kartoflu po ziemi. Jak to na kartofliskach, nie? Popisy rodem z Ameryki Południowej to nie tylko domena zawodników Serocka. Warto poznać zespół Płomienia Piotrowice, który powrócił do rozgrywek z kierniewińskiej klasy B. I to w jakim stylu? Pewne wyjazdowe zwycięstwo 4-0 w słynnej Kiernozi, ale my zamiast bramek pokażemy 4 zagrania w stylu iście brazylijski. Oto zagranie numer 1. Zagranie numer 2. Zagranie numer 3. I zagranie numer 4. Nie zmieniamy województwa, ale wędrujemy na jego drugą stronę, do słynnej Chrząstawy. W Chrząstawie zamiast na styl brazylijski postawiono w tym roku na styl brytyjski.
Trzeba długie piłek. Styl brytyjski. To była piękna inauguracja sezonu w Sząstawie. Na dzień dobry od razu wielkie derby gminy z LKS-em Chociw. Są to najlepsze derby w Polsce? No oczywiście. Jak daleko jest ten Chociw od Sząstawy? No co to jest, 7 km? Sąstawa do boju! Czyli takie prawdziwe derby. No prawdziwe. Krwawe? Czasami bywają. Ale na ustawkę ostatnio nie chcieli przyjechać. Pierwszy mecz sezonu, a Sząstawa już strzela bramkę. Jej autorem Mariusz Kamieniak. Zamknąłem oczy, miałem strzelać z lewej nogi, przy prawym słupku. Strzelałem z prawej nogi, poszło przy lewym słupku. Była bramka, była. Dziękuję. Zgłaszam się do Turbo Kozaka. Zdarzało się, że również i gościom piłka schodziła z nogi. Po 6 takich incydentach bramkarz Sząstawy musiał wyciągać piłkę z siatki. Media ogólnopolskie podkreślały wybitną pracę arbitra liniowego, który nie popełnił żadnego błędu. Ale ładnie. Spalony to był, no. Dobrze pan ustawiony jest, to dobrze pan wiedział, że był spalony. No pewno, spalony, no. No on praktycznie cały czas w Sząstawie sędziowa. Później jak my się rozłączyliśmy i położyliśmy Chociw, to przyszedł trochę do nas, tam chyba ze 2 rundy sędziował u nas. A czy on jest takim stałym, znanym arbitrem w okolicy? No. Zabrakło kwestii spornych podczas derbów w Sząstawie, ale było nad czym główkować w Pruszkowie. Do dziś kronikarze piłkarscy debatują, komu zapisać tę bramkę dla Legionu Pruszków w meczu z GLKS-em na Darzyn. Jeśli rozstrzygnięcie tego przypadku potraktują serio, to czeka ich jeszcze nie jedna nieprzespana noc. Z Pruszkowa powracamy do stolicy, gdzie występuje drużyna Interu Warszawa. Kto nie może pojawić się na całych meczach Interu, niech postara się wpaść chociażby na ostatnią minutę. Oto dwie sytuacje kończące dwa pierwsze mecze domowe internacjonałów. 90. minuta, mecz z Bednarską. Jest wynik 1-1. Atakują goście. A teraz ostatnie sekundy meczu z Kamionkiem. Gospodarze przegrywają 2-3, ale atakują do końca. Cały świat drży. Czy im się uda? Mecz kończy się wynikiem 3-3, ale to nie jest jedyne trafienie z tego meczu dla Interu z kategorii kartofliska świata. Oponenci z Kamionka to również w tym sezonie artyści, jakich mało. Proszę tylko zobaczyć te trafienia z pierwszego meczu Kamionka z Coco Jumbo. To co ty, Radek, bramka? Nie postawili, tylko się sam postawił. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek magazynu 8 Liga Mistrzów. Kolejnych się raczej nie spodziewajcie, no bo po co to komu? Umówmy się tak, ja trafiam w poprzeczkę, a ty subskrybujesz mój kanał. Dobra. Proszę. Nie mam wyjścia.